możesz mieć eleganckie biuro w Warszawie. Jedynie za 200 zł miesięcznie. Po szczegóły zaglądnij na stronę www.warszawskiebiuro.pl. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu. Państwa pięknie z Dauga Pils, gdzie dzisiaj jeden z pierwszych meczów finałowych o wejście do Ekstraligi, a to oznacza, że mamy w naszym studiu eksperta Marcin Momot, Antonio Lindbeck Team. Witam serdecznie, Marcin. Witam Cię, Michale, witam Państwa. Mamy przyjemność drugi raz z Marcinem współpracować. Pierwsze spotkanie, nie pamiętam nawet jakie było, ale to już było parę tygodni temu. Teraz stawka nieporównywalnie większa. No i cóż, Marcin, czy twoim zdaniem Dauga Pils będzie w stanie tutaj zagrozić Unitarnów, bo mówi się o tym, że pojadą na pewno u siebie do końca, a w Tarnowie w rewanżu, no, teoretycznie niby szans nie ma, no ale właśnie. No ja myślę, że Dauga Pils ma bardzo wielki handicap własnego toru i trudno wszystkim zespołom polskim jeździć na Łotwie. Dla wielu jest to wielka zagadka. Także myślę, że będzie dzisiaj ciekawy pojedynek. Tutaj deszcz przed tym spotkaniem, który na pewno pokrzyżował trochę szyki gospodarzom, bo deszcz oznacza to, że ten tor się troszeczkę zmienił. Zobaczymy, jak sobie poradzą z nim. Przypomnę, to tak kwali formalności 48-42 było w pierwszym spotkaniu obu tych drużyn, ale wtedy nie mógł pojechać Sebastian Ułamek, który kontuzjowany był. Wygrali gospodarze. No dzisiaj, jak już mówiłem, stawka nieporównywalnie większa tutaj. Dziękujemy za te buzi, to Miss Łotwy chyba, tak uważam. No i proszę Państwa, kwestia jest taka, że będziemy mieli prezentację, jak już mówiłem tutaj, najsilniejszy skład Unia Tarnów i w tej chwili na Państwa ekranach Sebastian Ułamek, numer 1, potem Jesper Monberg z numerem 2, Piotr Świderski, trójka, dzisiaj na plastronie z czwórką Bjarn Petersen. Potem z numerem 5 Janusz Kołodziej, z numerem 6 Szymon Kiełbasa i pod 7 tradycyjnie Patryk Hugard. To jest skład ekipy Jaskółek z Tarnowa. Bez zmian tutaj, jak chodzi o obsadę tego teamu. A teraz gospodarze 9 Grigori Łaguta, potem z numerem 10 Leonid Paura, pod 11 dzisiaj Nikołaj Kokin daje szansę. Weteran toru Andrzej Korolew, potem 12 Wieczosław Gieruckis, z numerem 13 Kiasta Spodzuck, bardzo słabo w tym sezonie jeżdżący, ale być może dzisiaj będzie miał swój dzień. Maksim Bogdanow z numerem 15 i Artiom Łaguta pod numerem 16. Tradycyjny także zestawienie, jak chodzi o ekipę gospodarzy. Ewgenii Karawackis jeszcze tutaj także dzisiaj będzie, myślę, miał szansę pokazania się. Tak jak mówiliśmy z Marcinem, stawka nieporównywalnie większa. My, zanim przeniesiemy się do Parku Maszyn, to tutaj mówiłem o tym pierwszym spotkaniu. Czy myślisz, Marcin, że brak faktycznie Ułamka w tym pierwszym meczu to było to, że gospodarze poradzili sobie z ekipą z Tarnowa? No ja myślę, że na pewno tak. Sebastian w przeciągu całego sezonu jeździ bardzo dobrze. W końcu ściga się w Grand Prix też i myślę, że to miało bardzo wielkie znaczenie w ostatnim meczu, właśnie brak podstawowego zawodnika. Ale występ Ułamka w Grand Prix katastrofa, bo tylko 2 punkty. Nie zawsze słońce świeci. W przeciągu całego sezonu myślę, że i tak pokazał nieraz, że potrafi jechać z najlepszymi.
Dokładnie, jeszcze dane toru, a my już park maszyn, tam jest Nikołaj Koki. No i co sądzisz, szkoleniowiec, o tym spotkaniu? Posłuchajmy. Tak, jak zawsze. No, cały czas w siebie w domu przygotuję się na, jak na ostatnie spotkanie. Jak... Tam zobaczymy, jak tam będzie dzisiaj. Tak. My już w swojej zadaci to już wypełnili wszystko. Вот. А едем так на люзі, спокійно, але ну, публіка буде, хочемо теж виграти. Як віємо, Локомотив виграв вже тут з Унією Тарнув. Чи дійсно лічите również на звідство? Ну, то дійсно буде тяжко. В першому разі це не була уламка, то є дуже добрий заводник. Вот. И без него то было. А дійсно он є, Унією Тарнув в цілому складі. Так що ми не маємо дійсно поважного. Вот. Трохи далі поїздити своїм заводникам, всім молодим. Вот. Добачимо, дійсно буде тяжко. Чи, якщо авансуєте до екстраліги, чи в прийшому сезоні будете їздити в тій лізі, чи ні? Ну, то побачимо. Ще рано це, що повідомити, це на перший фінал. А далі там посмотрим, як там баражі, або що ж буде. Вот. То, ну, ще, може бути, і нам рано до екстраліги. Дякую дуже. З нами сьогодні тренер Унії Тарнув. Пане тренере, як дружина приготувалася до сьогоднішнього спотканню і чи має обави перед якимось мечем? Drużyna jest przygotowana dobrze. Większość moich zawodników jedzie z marszu. Startują w ligach zagranicznych. Także jedziemy z marszu. Jesteśmy po finale Mistrzostw Polski Parów Leśnych, który był rozgrywany w czwartek. Także wszystko jest ok. Jesteśmy przygotowani dobrze do zawodów. A co pan sądzi o dzisiejszej nawierzchni toru? Bo jak widać, do południa tutaj chyba padał deszcz. Także ten tor nie jest najlepszy? Tak, ale tu gospodarze pracują nad nawierzchnią i wszystko będzie ok. Znam te metody, jakimi robią ten tor, także jestem pewny, że tor będzie na pewno bardzo dobry. Dla nas jest to korzystne, że były opady, ten tor będzie troszeczkę bardziej miał więcej przyczepności, bo zazwyczaj tu jest bardzo twardo i niektórzy zawodnicy mają problemy z dopasowaniem sprzętu, silników, głównie do tej nawierzchni twardej. Czuję się dobrze, że ja już tak samo w mieszkanie. Teraz, no, teraz to już niedobrze to z torem, to się deszcz padał w noc. No, myślę, to teraz zrobię tor, wszystko, tor będzie fajny. Jak sądzisz, wygracie z Unią Tarnów dzisiaj u siebie? Poglądem, to już on nas nie przejechał poważny, to jedziemy z drużyny, takich dni nie zezwali ni jedną stronę żużlowca. Jedziemy z swoim zostałem, tak poglądem, to myślę, to teraz biegi i mecz będzie fajny. Jako zawodnicy, czy czujecie się na siłach, żeby startować w przyszłym sezonie w Ekstralidze, jeżeli byście wygrali? No, myślę, to do Ekstralidzy będzie ciężko. To jeśli do Ekstralidzy, to myślę, to co ciężko będzie. Do Ekstralidzy, to że w Wrocławiu, jeśli jechać baraż, to w Wrocławiu sam rozumiecie, to jest tam ciężkie tory. Pierwszy raz przyjechać wszystko drużyny na pierwszy raz na nowki tory, to ciężko będzie. To Ekstralidze, to myślę, to jest fajne na drugi rok jeżdżę tak pierwsza lidze i na pewno teraz drugie miasto mają. Z nami Sebastian Ułamek. Wczoraj jeździłeś w Grand Prix Słowenii. Czy czujesz zmęczenie jakieś przed dzisiejszym meczem? Nie, koncentruję się na dzisiejszym mecz, także jest wszystko w porządku. Jak pamiętamy, mecz wyjazdowy Unii Tarnów z Lokomotivem, byłeś nieobecny. Czy dzisiaj ta obecność sprawi, że Unia Tarnów wygra? Chciałbym bardzo, żebyśmy dzisiaj wygrali to spotkanie. Tutaj ze mną w obecności myślę, że chciałbym tyle zdobyć punktów, żeby moja drużyna wygrała dzisiaj to spotkanie, tak dla upieczętowania siły naszego zespołu i oczywiście zrobienia dużego kroku na awans do Ekstraligi. Czy ten słynny tor w Daugavpili sprawia ci jakąś trudność? Co przyjeżdżam, tu jest zawsze coś innego, także nie jest to taki normalny tor, zawsze coś innego, to jak dzisiaj znowu deszcz, znowu coś innego, no i będziemy robić wszystko, żeby było dobrze. Dziękuję bardzo. Będziemy robić wszystko, żeby było dobrze, to Sebastian Ułamek, a już przed nami pierwszy wyścig, za chwilkę bieg juniorów, który będzie nam otwierał te zawody. Czterech zawodników, którzy już pojadą w pierwszym biegu, tradycyjna para gospodarze, a więc Artiom Maguta i Maksim Bogdanow. Oni będą w tym pierwszym biegu stanowili o sile.
Lokomotivu. Natomiast jak chodzi, Marcin, o skład jaskółek, to Szymon Kiełbasa na motocyklu Janusza Kołodzieja i Patryk Hugarta, współpraca Kołodziej-Kiełbasa owocnie dość wygląda, bo Szymon od kiedy zaczynał jechać na sprzęcie Janusza, prezentuje się coraz lepiej na torze. Tak, ja właśnie chciałem przypomnieć widzom, że ostatni mecz też komentowaliśmy właśnie tych dwóch ekip i wtedy pytałeś mnie się właśnie na temat Szymona. No widać postępy, chłopak się bardzo szybko rozwija, ma dobry sprzęt, no i jest, stanowi coraz większą siłę zespołu, można powiedzieć. Kiełbasa w żółtym, Hugard w kasku białym, potem Bogdanow w czerwonym, Artiom Łaguta w niebieskim, to jest obsada pierwszego wyścigu. Natomiast oczywiście to, o czym Marcin mówisz, a natomiast Ekstraliga, bo taka chyba jednak będzie w Tarnowie, tak uważam, w przyszłym roku, to już na pewno trzeba będzie mieć pod tyłkiem dosyć poważny sprzęt, ale to już zmartwienie tarnowskich działaczy i samego Szymona Łaguta. Jeszcze ostatnie poprawki tutaj na kolejce. No i popatrzmy. Taśma w górze, dobrze. Bogdanow dobrze, także Łaguta, ale tam skontrował motocykl. Teraz pójdzie przy krawężniku i gospodarze obejmą podwójne prowadzenie. Trzeci jest w kasku białym, Hugard, czwarty Kiełbasa, więc wygląda to wszystko na podwójne zwycięstwa, więc niejako na dzień dobry. Łotysze tutaj stawiają ciężkie warunki, tradycyjnie niejako podwójne prowadzenie. Już spora przewaga, rozstawili się gęsiego, jeżeli tutaj nikt nie popełni błędu, a ten tor pomimo tego, że tutaj spadł deszcz, to doskonale jak na razie przygotowany, ale póki co z tego co widać, start i ewentualne rozegranie pierwszego łuku, to jest wszystko. Nic więcej się tutaj nie zdarzy. 5 punktów za chwileczkę zapiszemy dla podopiecznych Nikołaja Kokina. Ostatnie okrążenie, tam problemy jeszcze Szymona Kiełbasy ze sprzętem jakiś. Trzeba będzie poprawki nanieść na pewno na kolejne wyścigi. A gospodarze tymczasem zdobywają pierwsze 5 punktów w dzisiejszym spotkaniu. Bogdanow za 3, Łaguta za 2. 1 punkt, Patryk Hugard bez punktu, Szymon Kiełbasa 5-1 w pierwszej gonitwie. No i to potwierdza, Marcin, to o czym mówiliśmy, że tutaj nie mają zamiaru klękać przed Unią Tarnów gospodarze. Już w pierwszym biegu pokazują, że będzie im bardzo zależało na tym, aby wygrać chociaż u siebie na torze. Za chwileczkę powtórki. Zobaczą Państwo, jak doskonale pojechał Artiom Łaguta. Gdyby tam nie skontrował motocykla na połowie łuku i pojechał dalej pod płotem, to myślę, że efekt byłby jednak gorszy. No ale tutaj zobaczymy raz jeszcze, jak to wszystko wyglądało. Za chwileczkę powtórki. 5-1 przypomnę po pierwszym wyścigu. I teraz właśnie start. Tutaj już był kapitalnie Bogdanow z przodu. Łaguta tu ładnie pracował na zewnętrznej. Tutaj proszę zobaczyć, skontrował motocykl. Błąd Patryka Hugarta. Natychmiast wykorzystany na wyjściu z tego wirażu. Nie miał Marcin do powiedzenia Szymon Kiełbasa nic za bardzo. O nim dużo mówiliśmy przed tym wyścigiem. Tak, dokładnie. No, Szymon został na starcie już i po prostu miał problem z płynnym pokonywaniem łuków, a co dopiero z walką, więc ja myślę, że dzisiaj będzie ciężka przeprawa Unii w Daugavpils. Tor jest bardzo wymagający, moim zdaniem. Jednak nie jest to taka nawierzchnia, do której oni się przyzwyczaili. Myślę, że na pewno będzie trochę bardziej przyczepnie po tym deszczyku, który spadł. A tu raz jeszcze Maksim Bogdanow. No a teraz widok dużo bardziej piękniejszy. Tylko żebyśmy, Marcin, przypomnij mi, żebyśmy nie zapomnieli podać obsady tego wyścigu, bo jak się zapatrzymy, to możemy się obudzić, jak będzie meta. A więc do pracy wracamy. Grigori Łaguta w kasku czerwonym. Leonid Paura w kasku niebieskim. To są gospodarze. Chociaż taka mała dygresja. Widok, Marcin, był piękny przed chwilą. Tak, na pewno tak. Na pewno tak. No oni mają lepiej, bo spod taśmy lepiej to widać. Sebastian Łamek w żółtym i Jesper Monberg w kasku koloru białego. To jest obsada, jak chodzi o drugi wyścig. Przypomnę, po tym pierwszym biegu 5-1 wygranym
przez gospodarzy. Na pewno tutaj apetyty rosną. No ale teraz już zaczynamy prawdziwe ściganie. Nie ma Romana Poważnego, mówił o tym Mikołaj Kokin. To na pewno spore osłabienie, bo Romek, zwłaszcza na to, że w Dauga Peace był zawodnikiem na 8-10 punktów. No i na pewno to jest duży minus, bo nie sądzę, aby Leonid Paura czy Wieczesław Giludzki, patrząc na tych zawodników przez przekrój całego sezonu, powalczyli dzisiaj z Tarnowską Unią. 26 sekund zostało do startu. Łaguta w czerwonym, Paura w niebieskim kontra Sebastian Ułamek, Jesper Monberg w kasku białym. Faworyt, Marcin, twój na ten wyścig? Na ten wyścig? Myślę, że Sebastian Ułamek. Sebastian Ułamek, przypomnę, w kasku żółtym, pole numer 2. Kapitanie Łaguta minimalnie tam się czołgał pod taśmą, zamknięty jednak przez Monberga. Jest Łaguta, drugi, trzeci Ułamek, czwarty Paura. Tego się należało spodziewać. No i zobaczymy, co zrobi Grisza, bo niezwykle przegrywać na tym torze. Dauga Peace, teraz problemy Łaguty. Niczym Niki Petersen wczoraj, kiedy to przewrócił Tomasza Goloba na wyjściu z jednego z wiraży. Ale znowu na razie bez walki tutaj. Chociaż ta przewaga Monberga nie jest aż taka duża. Zyskuje troszeczkę Duńczyk na prostych, ale na wyjściu z wiraży dogania go Grigori Łaguta, bardzo blisko w tej chwili Duńczyka. Łotysz, Ułamek rekreacyjnie po jeden punkt widzi, że to nie ma sensu, bo i tak nie da sobie rady. Teraz szeroko za Duńczyka wchodzi Łaguta. Jak na razie to wszystko nam wygląda 2-4 dla tarnowskich jaskółek. Ułamek teraz krótki przegląd silnika, ale dowiedzie na pewno jeden punkt do mety. No a proszę, jest pan Monberg za 3, Łaguta za 2. Marcin, twój faworyt, jeden punkt tylko Sebastiana Ułamka. No i bez punktu Leonid Paura, ale potwierdza się to, że jak na razie po przegranym starcie nie za wiele można zrobić na tym torze w Dauga Peace. Ty jesteś mechanikiem. Twoim zdaniem ten tor się odsypie, będzie walki dużo? Ja myślę, że tak. Martwi mnie trochę to, że tor jest dosyć mocno naciągnięty wodą i obawiam się, że zrobią się też kolejinki i dziurki na tym torze. Z tego słynie zresztą tor w Dauga Peace. Miałem okazję być tam parę razy, no i naprawdę nie jest to łatwy tor i dla zawodników, i dla mechaników. Nie jeździłeś? Nie jeździłem. Szkoda, jakbyś jeździł, byś opowiedział wrażenia, a tutaj mamy tylko takie poglądowe. Ale Antonio śmigał dosyć nieźle, z tego co pamiętam. Tak, zdarzyły się dobre występy tutaj, na Grand Prix. Tutaj widzimy raz jeszcze Łaguta, ale zabrakło dojazdu kapitalnie Monberg z tego czwartego pola. Starał się potem Łaguta jeszcze tą pozycję odbić pierwszą. To przy krawężniku, to po szerokiej troszeczkę zaatakować, ale nic z tego nie wyszło. Raz jeszcze start, proszę zobaczyć na czerwony kask. Nieco szybciej puścił sprzęgło, ale Józef Piekarski, który dzisiaj jest sędzią, stwierdził, że jest wszystko w porządku. Problemy tutaj duże, Łaguty opanował to jednak kapitalnie. No i dowiózł dwa ważne punkty do mety. 4-2 przegrali ten wyścig gospodarza. To oznacza, że mamy 7-5 po dwóch gonitwach na torze Lokomotivu. A już kolejni czterej żużlowcy na Państwa ekranach. Teraz w kasku czerwonym legenda torów Dauga Peace i właściwie łotowskiego Speedwaya Andrzej Korolew, przypomnę, przez wiele lat jeden z filarów Unii Leszno, potem solidna druga linia, na teraz, kiedy właściwie już czas kończyć żużlową karierę, on w dalszym ciągu bawi się Speedwayem, zwłaszcza na torze w Dauga Peace jest niesamowicie skuteczny. Z wyjazdami bywa różnie, zresztą Dauga Peace, taka pozycja dobra, to jest przede wszystkim, to są wygrane na własnym torze, bardzo ważne, bardzo wysokie, gdzie potem ciężko było tą przewagę odrobić. No a jedyna wygrana tutaj, taka, która zszokowała właściwie polską pierwszą ligę, to była wygrana w Rybniku. No Marcin, ciebie to boli bardzo na pewno, bo jesteś z Rybnika. No i tutaj, kiedy powiedziano przed tym spotkaniem, że Lokomotiv wygra w Rybniku 50-40, to wielu pukałoby się w czoło. No dokładnie tak, na pewno ja też myślałem, że Rybnik śmiało sobie poradzi z Dauga Peace. No ale jednak wyszło inaczej. Wiadomo, nie jestem teraz pewien, czy był Roni, czy jakieś kontuzje były. Wiem na pewno, że Rybnik miał jeszcze jedną taką wpadkę z Poznaniem. Wtedy mogliby się usprawiedliwić brakiem zawodników.
No na pewno Dauga Pilis w tym roku nie jest chłopcami do bicia. I to widać dokładnie po wynikach u siebie na torze. Wyciągnąłem wnioski przede wszystkim z zeszłego roku i to ogromne wnioski. No i co? No i Ekstraliga w Dauga Pilis w przyszłym roku, no to jest całkiem realne oczywiście, no ale... Zobaczymy. Gierucki z niebieskim, Korole w czerwonym kontra, Bjarn Petersen w białym, Piotr Świderski w kasku koloru żółtego. Przed nami trzecia gonitwa, jeszcze poprawki Petersena. Już chyba wszystko dobrze i za chwileczkę taśma pójdzie w górę. Dobrze Petersen, dobrze Świderski. 5-1 jak na razie dla pary jaskółek, ale koszmarny teraz błąd Świderskiego i kapitalna akcja gospodarzy na wyjściu z tego wirażu. Tu jeszcze Świder próbuje odzyskać pozycję. Niebezpiecznie wyprostowany motocyklem wszedł w ten wiraż. Pod jadącego w kasku niebieskim Gieryckusa. Gierucki tam mocno pracuje gazem. Proszę zobaczyć, kapitalnie wyprzedza Świdra. Świder ostatni z przodu. Bjarn Petersena, to oznacza, że jest 3-3. A drugi nie kto inny jak Andrzej Korolew. To jest, przypomnę, gość, który ma także polskie obywatelstwo. Teraz problemy jakieś Piotra Świderskiego, czy Marcin da się ocenić z perspektywy obserwatora, co mogło się stać z motocyklem, czy to jest prąd, czy jakaś inna przyczyna? Oj, trudno mi jest stwierdzić. Pierwsze dwa okrążenia wszystko pracowało wyśmienicie. Teraz widać, że Piotr zjeżdża już na trawę. No trudno jest ocenić tak teraz, w tym momencie, co się stało z motocyklem. Czy bywają, Marcin, takie sytuacje z Antoniem, kiedy na przykład jest defekt i jest zjazd do boksu i właściwie zupełnie nie wiecie, o co chodzi, co się stało? I nie potraficie znaleźć przyczyny defektu. Tak, czasami to jest tak, że mieliśmy akurat taką wpadkę w Zielonej Górze, gdzie po opuszczeniu sprzęgła motor zgasł. Anton zjechał do parkingu, a w parkingu motor normalnie zapalił i dalej jeszcze dwa biegi na tej samej maszynie przejechał normalnie, zdobywając jakieś punkty. Także czasami wydaje się, że motor żurowy jest prosty, ale czasami naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Wyniki szybciutko dla Państwa, bo jesteśmy Państwu to winni. Petersen 3, Korolew 2, Gieruckis z 1, Świderski defekt po 3. 10-8 po 3 gonitwach. Po szwedzku Anton przeklina, czy po polsku jednak? Bo rozmawiałem z wieloma zawodnikami i wszyscy mówią tak, że uczymy się języka polskiego, ale przede wszystkim uczymy się pięknych łacińskich słów. Czy Antonio także tutaj łaciną dosyć operuje w parku maszyn po takich na przykład defektach, jak mówisz? O, jest ciężko, naprawdę. Dużo ludzi już widziało. Jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, agresywny jest Anton, jeśli zdarza się właśnie jakiś defekt albo jakaś sytuacja trudna na torze. No tak, łaciną rzuca w trzech językach, także każdy go potrafi zrozumieć. Aha, czyli angielski, szwedzki, polski też, tak? Też. No to naprawdę, proszę Państwa, tutaj wygląda na to, z tego co mówi Marcin Momot, poliglota. Antonio Lindbeck, no, nie spodziewaliśmy się tego, teraz tutaj ujęcie z innej kamery, jak to wszystko ładnie pracuje, zepsuł start Karawackis, zdecydowanie, no nie można w ten sposób startować, bo nie da się nic zupełnie zrobić, no a teraz tutaj pięknych kobiet ciąg dalszy, to nie wiem, czy z okrętu podwodnego pan uciekł, bo taka czapka do tego go predestynuje, ale jak na razie wesoło w Dauga Pilis, bo 10-8 prowadzą gospodarze. Na kolejny wyścig przed nami i emocje nie mniejsze. Nie wiem, Marcin, czy są naboje w tych parasolkach? Będziemy się musieli chyba schylać. No ale podprowadzające naprawdę pierwsza klasa. Zapomnieliśmy o tym konkursie. Ja obiecałem naszym telewizom gdzieś chyba w czerwcu, że zrobimy konkurs na najładniejsze podprowadzające w Polsce, no i jakoś niestety nasz naczelny redaktor stwierdził, że to nie jest dobry pomysł, nie wiem dlaczego, no i tak bardzo nad tym ubolewamy, Marcin, bo myślę, że Dauga Pilis miałoby duże szanse. Dziewczyny z Dauga Pilis na zwycięstwo. Ja uważam to samo. To znaczy zawsze, kiedy przyjeżdżaliśmy do Dauga Pilis, to miasto słynęło nie tylko z żużla, ale i z pięknych kobiet, ale lepiej o tym nie rozwijać możemy, tego tematu. Nie możemy, proszę Państwa, na antenie o tym mówić, bo mecz jest emitowany do 22:00, nie ma czerwonego kółeczka na ekranie, nie chcemy demoralizować tutaj pewnej grupy społecznej, a więc to zostawimy sobie poza anteną. Kiasa Spodrzuczusk w kasku czerwonym, jego partnerem będzie Maksym Bogdanow w kasku niebieskim, to jest para gospodarzy. Goście z kolei tutaj desygnują do boju Janusza Kołodzieja w kasku koloru
żółtego i w miejsce Szymona Kiełbasy pojedzie Patryk Hugard w kasku białym. Hugard, dobry sezon w polskiej pierwszej lidze, 1,714 średnia, o ile dobrze pamiętam. To jest naprawdę niezły występ, niezła średnia, dobre występy, chociaż czasami są przeplatane ze słabymi, ale myślę, że pamiętam jego kapitalny mecz, półfinał Pucharu Świata w Wojens, kiedy 7 punktów w dobrym stylu zdobył Hugard, to jest naprawdę dobry wynik. Popatrzmy, Kołodziej znakomicie, dobrze także Hugard, ale tutaj już zamknęli marzenia o dobrym miejscu, ciasno bardzo się zrobiło na wyjściu z tego wirażu. Jest Janusz Kołodziej w kasku żółtym, pierwszy tam próbuje Hugard szerzej nieco wejść. Jak nam się to wszystko zakończy? Bogdanow jest drugi póki co, czwarty w kasku czerwonym, Podrzuck. Bogdanow teraz bardzo szeroko za Janusza Kołodzieja. Kołodziej spogląda na swojego rywala. Bogdanow bardzo napędzony tam, blokuje Kołodziego jak może. Teraz przycinka Bogdanowa, kapitalny pojedynek, tymczasem z tyłu walka o jeden punkt, bo zbliżył się jadący w kasku czerwonym Podrzuck do Hugarta. A proszę zobaczyć, Bogdanow raz z jednej, raz z drugiej strony, teraz z kolei przy kredzie atakuje. No i proszę bardzo, wyprzedza Janusza Kołodzieja, ten próbował jeszcze zamknąć tam Maksima Bogdanowa, tymczasem wyrzucony pod płot, musiał ująć gazu. No i mamy koniec tego pięknego biegu, najładniejszy chyba wyścig jak na razie w dzisiejszym spotkaniu. Bogdanow, potem Kołodziej, Hugard i Podrzuck po trzy. Kolejny remis mamy w Dauga PiS, ale ładny pojedynek Janusza Kołodzieja i Maksima Bogdanowa. No, brawa, brawa, jeszcze raz wielkie brawa. Tutaj na pewno nie jest tajemnicą, że na braci Łaguta, zwłaszcza na Grigoria i na Maksima Bogdanowa właśnie czyha cała żużlowa Ekstraliga, ale wiemy skąd inąd, że nie ma takiej możliwości, choć znaczy nie ma, no oczywiście jest taka możliwość, ale tutaj zarówno Bogdanow, jak i Grigori Łaguta, Artiom Łaguta stwierdzili, że dobrze czują się w domu i nie zamierzają odchodzić. Marcin z Bydgoszczy też były propozycje z tego co wiem, nie wiem czy to plotki były, czy gdzieś tam Leszek Tillinger robi przymiarki pod Grigori Łagutę, ale z drugiej strony to jest to, o czym ja mówiłem, kto nie robi pod nich przymiarek. No ja uważam, że na pewno jest to bardzo wartościowy zawodnik i pokazał już nieraz, czy w Grand Prix, czy w drużynówce, że potrafi się ścigać z najlepszymi i wygrywać z nimi. No ale z tego co też wiem ja i znam się osobiście z Grigoriem, to jemu jest dobrze w Dauga Pilis, Michale. Też tak uważam, a jak mówi stare powiedzenie albo przysłowie, jak zwał tak zwał, nie, lepsze jest wrogiem dobrego, a więc myślę, że bracia Łaguta zostaną. Tutaj znakomity atak Bogdanowa, ale gdyby trafił w nogę Kołodzieja, byłoby ostro. Dziękujemy za pierwszą część. Wracamy po krótkiej przerwie na tor w Dauga Pils. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa.